Dzień dobry Państwu, Jakub Zgierski dla Polskich Spraw. Moim gościem jest pani dr Anna Mandrela. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy tutaj na stoisku De Regio, takiego wydawnictwa. Targi w Arkada Kubickiego trwają do niedzieli, więc można przyjść i zobaczyć. I tutaj jest taka książka, między innymi Duchowość i charakter Witolda Pileckiego, ponieważ pani doktor zajmowała się, powiedzmy, pogłębionymi studiami na temat osoby Witolda Pileckiego. I właśnie chciałem zapytać, co w tej książce jest takiego nowatorskiego, jeżeli chodzi o pewne odkrycia. Przede wszystkim cały dodatek z tyłu to są nieznane, niepublikowane wcześniej teksty źródłowe. Między innymi, proszę Państwa, kilka stron wstęp do raportu z Auschwitz. Nieznany, bo dopiero dopisany w 1946 roku i był w innym miejscu w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej niż te raporty, które z Londynu brali inni wydawcy raportów. Więc byłam sama zdumiona, dlaczego tego tekstu nie ma w tych innych wydaniach raportów, więc stwierdziłam, że muszę czym prędzej go tutaj umieścić. List, który pisał w 1946 roku, opowiadanie, które pisał w latach młodzieńczych. Tutaj mogę pokazać jego wpis do pamiętnika. No pełno niesamowitych rzeczy. Najbardziej cenny tekst, o którym rozmawiałam tutaj z dyrektorem muzeum ostatnio, muzeum na Rakowieckiej. Będziemy dalej się starać badać sprawę awansów rotmistrza Pileckiego, ponieważ będąc w Rodynie, udało mi się odkryć tekst, w którym rotmistrz Pilecki przyznaje, że tak naprawdę już w 1938 roku był awansowany do stopnia kapitana, ale pod przybranym nazwiskiem i na wojnę 1939 roku wyruszył jako podpurocznik i nikomu o tym stopniu kapitana nie mówił, nie przyznawał się do tego. I proszę Państwa, stopień rotmistrza w kawalerii jest odpowiednikiem stopnia kapitana, więc po swojej śmiertelnej misji w piekle obozu koncentracyjnego, on dostaje awans na stopień rotmistrza, który i tak już posiadał. I jak on sobie myśli o tym, gdy się dowiaduje, że właściwie już dostał ten sam stopień, który posiada. No mówi, wreszcie sam siebie dopędziłem, wszystko jest w porządku, przed wojną 1939 roku nie pracowałem na korzyść mego nazwiska. No niesamowita skromność, taka pokora, dyskrecja również. No. Ale jest jeszcze opublikowana taka odezwa do młodzieży, to może o tym jeszcze słów parę. Odezwa do młodzieży, tak, miała swoją premierę na Marszu Niepodległości, również w tej książce jest w całości opublikowana. Tekst, który rotmistrz Pilecki rozpowszechniał pod koniec 1936 roku, wysłał go również za granicę. Tekst tak naprawdę nie wiemy, kto go napisał. Wiemy, że rotmistrz Pilecki go rozpowszechniał. Wydaje mi się, że kilka fragmentów mogło być napisane przez niego, ale raczej to była praca grupowa tych wszystkich ludzi, którzy z nim współpracowali. Tekst mówiący o tym, że należy kształtować właśnie młodzież w duchu patriotycznym, tekst głęboko religijny, o tym, że człowiek jest tylko tyle wart, ile jest zdolny pojąć tajemnicę ofiary. No i bardzo ciekawe jest to, jak komuniści podeszli do tego tekstu. Eugeniusz Chimczak, jeden z funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, który miał do czynienia z tym tekstem, stwierdził, że to jest tekst szkodzący Polsce demokratycznej, szkalujący ten ustrój i zakleił go z innymi dokumentami w takiej zapieczętowanej kopercie, żeby nikt nie miał do niego dostępu. A tekst jest jedynie ideowy, no więc też bardzo ciekawa sprawa. Czyli odsyłamy do książki Duchowość i charakter Witolda Pileckiego oraz do stoiska wydawnictwa De Regio jeszcze do niedzieli. Tak, numer 115 na targach. Serdecznie Państwa zapraszam. Również przyłączam się do apelu. Dziękuję Państwu za uwagę. Jakub Zgierski dla Polskich Spraw. Zapraszam tradycyjnie na swój fanpage na Facebooku Młotny Marksizm. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.